Witam wszystkich serdecznie. Odcinek kolejny przygotowania Mausera do akcji. Więc będziemy sprawdzać sobie pompę, co jest w studni. Dwie pompy, co zostały mi. I będziemy wiedzieć, czy to warto jeszcze trzymać. Więc lecimy z tematem. Zrobimy pomiar pompy w studni. Żeby nie było, to jest moja studnia. Tam widać gdzieś na dnie wodę. Troszkę się odbija od lustra. Polecimy z tematem. Zrobimy test najpierw 100 V. Uziom. Konektor. I lecimy z testem. To 10 megaohmów, jest git. Patrząc na to, że pompa jest cały czas zanurzona w studni. 350, ok. I zrobimy jeszcze test 500. 240. Jak widać, jest różnica z racji, że jest pompa w wodzie, jest konkretnie wszystko zaizolowane. Lecimy do kolejnej pompy. Nie wiem, czemu ta pompa była wyciągnięta z obiegu. Powiem szczerze, nie pamiętam. Jedynie zauważyłem, że tu jest już przetarta izolacja i możliwe dlatego wybijało RCD, czyli różnicówkę mogła wybijać, a pompa jest sprawna. Może będzie warto ją jakoś ożywić w razie W. Zaczniemy sobie zaś od setki. Podłączymy sobie przewody. Tylko że obudowa jest mocno skorodowana, więc musimy troszeczkę potrzeć, żebyście widzieli. Mówię tak, żeby był konkretny kontakt żabęcji z pompą. Mamy podłączone do jednego przewodu. Test 110, spokczko. Mega. Tak sobie. I 300. Dobra. Więc pompa jest ok. Stawiam na to, że problem leży w tej przedartej izolacji i bym musiał się tym zająć w pierwszej kolejności. A teraz temat, który zacząłem już pewien czas temu. Postaram się po tym, jak to się zdiagnozuje, zrobić odcinek cały, czyli zmontować to, co zostało, z podsumowaniem tego, co też tutaj się stanie. Więc bez obijania w bawełny. Otwieramy skrzynkę. Tak, w tej dużej skrzynce tutaj niby jest bezpiecznik. I to jest oto bezpiecznik. Takie coś. To jest bezpiecznik. Zabezpieczenie. Kondensator rozruchowy i taka duża skrzynka na te rzeczy. I teraz tak. Chciałbym sobie to sprawdzić, bo ewentualnie kabel mi się przyda. No, mam pomysł na niego. Znaczy na kabel mam pomysł. Tu się podłączymy do uziomu. Jednocześnie będziemy skracać na jak najwięcej układu. Teraz bym wziął przewód, co idzie na silnik. Weźmiemy sobie ten. Bo nie jest podłączony z kondensatorem ani z niczym. Jest bezpośrednio tutaj poskręcany. Więc co? Lecimy. Tak, przewód jest 4 razy pół. Nie ma napisane, jakie napięcie, więc myślę, że kabel nie będzie tutaj najsłabszym ogniwem. Wrócimy 100 V. I co? Więcej niż 110.
3 i na 500. Dwa, 9 gigaoma, czyli daje radę, czyli wszystko jest ok, od strony elektrycznej jest ok, czyli prawdopodobnie to sobie zostawimy na przyszłość, jakby pompa z Mausera padła, to mamy część silnikową zamienną, troszkę szkoda, bo kabel by mi się przydał, może że wykorzystam stronę AC, czyli tą. Ale to zaraz. Lecimy do Mausera. Tam też trzeba zrobić pomiary. By nie obijać w bawełnę. Lecimy dalej. Jak widać, troszeczkę styki już są zoksydowane. Bo to sobie leży na zewnątrz. Ma prawo zoksydować. Podłączę losowo. Nie wiem do którego. Bo jakby miało być zwarcie, to i tak będzie losowo. Albo by miało mnie popieścić, to też losowo. Zobaczymy, co tutaj nam pokaże. Na 100 ohm, na 100 volt mamy więcej niż 110 mega. Spoczko. Jeden 3 giga. Troszkę mało. Na 500. 1,3. Ja bym powiedział, że pomału na granicy to jest. Tym bardziej, że gdzieś tu widziałem, że już ten kabel się kończy. Kabel jest troszeczkę starszy prawdopodobnie ode mnie. Ale co zrobimy? Później znajdę, to wrzucę zdjęcie. Teraz chyba tego nie znajdę. Po prostu zewnętrzna izolacja zaczyna umierać. No ale mniejsza z tym. Jeszcze pomiar wyszedł w miarę ok. Ten sezon jeszcze to przeżyje. I ja też. Podobnie jedną sondę dajemy do uziemienia. Drugą do bolca któregoś. Teraz nie wiem do którego to będzie, ale będzie. Odpalamy przyrządasa i lecimy na 100 V. Co nam powie? 110, spoko. 250, 2 giga, jest git. I dla 500 jest git. 2 giga i rośnie. Więc stawiam, że jest wszystko ok. Mamy sprzęt gotowy do eksploatacji, więc biorę się za korkowanie. Założymy sobie przyłącz do rynny, żeby łapać wodę. Już było po zmarzłych. Na ogrodzie pomału wszystko zaczyna jakoś wyglądać, więc czas jest łapać wodę i pomału pompę ruszać. Więc tyle w tym odcinku. Sprawdziliśmy sobie elektrycznie pompy. Ostatnio sobie wyczyściliśmy cały zbiornik. Więc mamy dwa etapy. Teraz za niedługo uruchomienie. Więc zobaczymy się za jakiś czas, jak zaczniemy pompować na ogród wodę. Nazbieramy się troszkę deszczówki i lecimy z tematem. Więc dziękuję serdecznie za zobaczenie i widzimy się w następnym. To do zobaczenia. Cześć.